Hiszpanii, tudzież innych miejscach. No ale jesteśmy w takim, a nie innych okolicznościach i sytuacji. Cieszymy się, ja się przynajmniej też cieszę, że mamy tego typu narzędzia, że możemy spotkać się właśnie online i porozmawiać na ten intrygujący, moim zdaniem, bardzo ważny temat dotyczący skuteczności zarządzania ludźmi. Nie wiem, na ile, Karolina, jesteśmy już gotowi, aby rzeczywiście rozpocząć, na ile jeszcze na kogoś czekamy, czy to jest taki dobry moment, kiedy ja mogę zrobić takie wprowadzenie do tego dzisiejszego wykładu, seminarium? Myślę, że możemy już tutaj rozpocząć. Drodzy Państwo, ja się nazywam Bożena Ciechanowska, współpracuję z uczelnią, czyli z Wyższą Szkołą Gospodarki już od 10 lat. To jest taki nasz jubileusz w tym roku. I współpracuję jako trener, jestem też opiekunem merytorycznym dwóch kierunków studiów podyplomowych, między innymi kierunku trener i coach, ale również zarządzania zasobami ludzkimi. I z uwagi właśnie na ten drugi kierunek spotykamy się dzisiaj w temacie skutecznego zarządzania ludźmi. Kierunek cały poświęcony jest i dedykowany właśnie temu, aby uskutecznić wykonywaną funkcję menadżera, czyli adresowany jest zarówno dla menadżerów, kierowników, dyrektorów, szefów, bossów oraz tych, którzy nimi chcieliby kiedyś w przyszłości być. Dzisiaj skoncentrujemy się na temacie dotyczącym skutecznego przywództwa, czyli wspólnie się zastanowimy, ja też kilka rzeczy podpowiem na temat tego, jak być dobrym szefem i co to znaczy być skutecznym i dobrym szefem. I pozwólcie Państwo, że na początek przytoczę sentencję, cytat pochodzący wprost od Henry'ego Forda. Henry Ford, twórca koncernu marki Ford, jeżeli Państwo być może macie doświadczenia, byliście użytkownikami, może jesteście użytkownikami tej marki samochodu, no różnie o tej marce mówią, prawda? No bo potocznie mówią, że, no przepraszam za kolokwializm, ale ja też cytuję, Ford gówno Ford, a z kolei to złośliwcy mówią, a z kolei ci, którzy są zwolennikami tej marki powiedzą, no nie każda morda kosztuje. Pasuje do Forda. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, to właśnie Henry Ford jest bardzo często cytowany wśród jak gdyby pionierów sztuki skutecznego zarządzania i on też powiedział kiedyś, zabierzcie mi moje fabryki, zabierzcie mi moje maszyny, odbuduję swoją potęgę w ciągu 3 lat, ale jeśli zabierzecie mi moich współpracowników, no to się nie podniosę nigdy, nie odbuduję tego nigdy. Czyli zobaczcie, Henry Ford już zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę największym potencjałem każdej firmy, każdej instytucji, każdego miejsca, gdzie ludzie pracują, gdzie są zaangażowani, nie jest budynek, nie są sprzęty, nie są urządzenia, ale tym największym potencjałem właśnie jest drugi człowiek, czyli są ludzie, którzy tą firmę tworzą. Dlatego też tak wiele uwagi koncentrujemy i poświęcamy w kwestii przygotowania menadżerów do pracy, do tego, aby oni potrafili skutecznie zarządzać drugim człowiekiem. I to jest rzeczywiście moim zdaniem najtrudniejszy obszar, właśnie zarządzanie drugim człowiekiem, bo zwróćmy też uwagę na jedną rzecz, że jeżeli zepsuje nam się jakiś sprzęt, zepsuje się jakaś maszyna, coś się dzieje z budynkiem, no to wzywamy serwis, serwis przyjeżdża, naprawia, wymienia części, wymienia elementy, albo daje nam zupełnie nowy sprzęt, a jeżeli nam się zepsuje, wszelka zbieżność do imion jest przypadkowa. Kiedy nam się zepsuje Halina albo kiedy nam się zepsuje Zdzisiu, no to nie ma takiego serwisu, abyśmy, drodzy Państwo, mogli wziąć telefon i po prostu zadzwonić. Taki serwis nie przyjedzie do firmy i nam ich nie naprawi, ponieważ taki serwis nie istnieje. Dlatego to jak gdyby w gestii i w roli menadżera, kierownika jest posiadać, zdobyć pewne kompetencje i umiejętności, które przysłużą się temu, aby zrozumieć, jaka jest instrukcja obsługi drugiego człowieka, jak tym człowiekiem się zająć, kiedy coś się dzieje, kiedy coś nie wychodzi, to jak powinniśmy to wykonywać. Zatem dzisiaj chcemy się na tej instrukcji przynajmniej w pewnym wycinku skoncentrować i skupić, a ten wycinek właśnie będzie dotyczył tego, jakim być szefem, czy być szefem mocnej, twardej ręki, czy to jest prawda, że pracowników trzeba trzymać krótko, a może przeciwnie, trzeba dać im większe pole do samodzielności i do działania. Na to pytanie wierzę głęboko, że dzisiaj wspólnie
znajdziemy odpowiedź. Drodzy Państwo, dla Waszego użytku mi bardzo brakuje tej interakcji z Wami, tego, że nie mogę Was widzieć, tego, że nie możecie reagować na to też, co mówię, ale korzystajmy z czatu i po prostu tam możecie też pewne rzeczy wpisywać. Ja potem będę to wszystko sczytywać i brać sobie do serca, bo też uskuteczniać jakiś proces komunikacji, mianowicie też odpowiadać na Wasze ewentualne pytania. Zatem od tego, od czego taki plan Wam też, drodzy Państwo, dam tego, co się zadzieje w tej godzinie. Otóż zaczniemy od jak gdyby skupienia się na typologii przywództwa. Będziemy mieć 6 rodzajów szefów. Przyjrzymy się im pod kątem plusów i minusów, mocnych i słabych stron, a potem się zastanowimy, który z tych 6 stylów jest najbardziej odpowiedni i ma szansę być najbardziej skuteczny, jeżeli chodzi o zarządzanie, ale też powiemy sobie, od czego to zależy, czyli czym to jest uwarunkowane. Widzę, że jeszcze pojedyncze osoby dołączają. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. My już rozpoczęliśmy i rozpoczynamy od właśnie typologii przywództwa. Typologia będzie metaforyczna, będzie bardzo obrazowa, łatwa do zapamiętania. Jej twórcą jest Edward de Bono, który porównał szefów do różnego rodzaju butów. Tak, ja się nie przejęzyczyłam i to nie jest żadna moja gafa językowa, ale rzeczywiście będziemy mówić w tym momencie o różnych rodzajach butów i na bazie tych butów będziemy mogli rozpoznać, jakiego rodzaju szefowie mogą zdarzyć się w firmie. Będziecie widzieć swoich szefów, będziecie widzieć siebie, będziecie widzieć tych, z którymi współpracowaliście. Będę korzystać dzisiaj z pomocy Karoliny. Karolina będzie nam tutaj udostępniała za chwilę fotografie poszczególnych butów, czyli będziecie je Państwo widzieć. Ja każdy z nich omówię i tak jak wspomniałam wcześniej, zrobię to w kontekście właśnie mocnych i słabych stron, tak żebyśmy mogli na tę typologię spojrzeć w bardzo obiektywny sposób. Karolina, poproszę Cię o pierwszy slajd. Jesteś z nami? Jesteś. Ten pierwszy strajk, o super. Tak, żebyśmy mogli też widzieć go jako pojedyncze, jest idealnie. Zobaczcie, drodzy Państwo, ten pierwszy styl przywództwa. Super dziewczyna. Z czym to? Ten pierwszy styl przywództwa, zobaczcie, drodzy Państwo, to są czarne oficery. No i pierwsza rzecz. Ktoś ma włączony mikrofon, drodzy Państwo. Ja tak będę reagować też po cichutku, ponieważ włączenie mikrofonu poza moim mikrofonem sprawia, że, no, że to też jest zakłócone, ale już jest okej. Okay. Super. Zobaczmy pierwszy rodzaj szefa, pierwszy styl zarządzania. Mamy czarne oficerki. Teraz takie pytanie do Was, drodzy Państwo. Z czym Wam się kojarzą takie czarne oficerki? Kiedy myślimy o tego rodzaju butach, no to tym pierwszym skojarzeniem prawdopodobnie, które pomogły, żebyście mi odpowiedzieli. Kojarzą nam się czarne oficerki. Anetko Trusiewicz, bardzo Cię serdecznie witam. Proszę Cię wyłączyć mikrofon. Wyłączam. Super. Czarne oficerki kojarzą nam się z wojskiem, tak? I to jest bardzo dobre skojarzenie. Kiedy myślimy o tego typu stylu przywództwa, no to ewidentnie możemy powiedzieć, że jest to zarządzanie poprzez dyscyplinę, porządek, taki niemiecki ordung, gdzie wszystko jest przewidywalne, jasno określone, a dowódca na froncie jest tylko jeden. Zatem jeżeli spotykamy się z tego rodzaju szefem i z tego rodzaju przywództwem, to szef chodzący w czarnych oficerkach jest to szef, który lubi trzymać wszystko w swoich jednych własnych rękach, czyli o wszystkim decyduje praktycznie sam. I możemy to w rzeczywistości zobaczyć, że to mniej więcej wygląda tak, że szef, który chodzi w czarnych oficerkach, jest to szef, który wychodzi z założenia bardzo często, że on musi myśleć, musi decydować za swoich pracowników. Więc dajmy na to, etap delegowania zadania, czyli przydzielania pracownikowi określonych zadań zazwyczaj wygląda podobnie, a wygląda tak, że szef ma tendencję do tego, aby z góry narzucać pracownikowi,
co ma zrobić, ale to jest bardzo ważne, jak ma to zrobić. Czyli zobaczcie, to nie jest przywództwo, w którym szef jak gdyby dyskutuje i analizuje z pracownikiem zakres delegowanego zadania. Przeciwnie, zazwyczaj wygląda to tak, że pracownik nie ma jak gdyby przestrzeni do współdecydowania, tylko jak ma narzucone, masz to robić tak, a nie inaczej. I w tym stylu przywództwa to jest szef, który też ma cały czas oko na swoich pracowników, ale powiedziałabym nawet, że nie spuszcza ich z oka, ponieważ obawia się, że jeżeli ich spuści z oka, no to pracownicy coś zepsują, czegoś nie zrobią i o czymś zapomną. Zatem można powiedzieć, że mając takiego szefa, to ma się też z tyłu głowy, za plecami go cały czas i czasami czuć wręcz jego oddech i patrzenie na ręce i reagowanie na każde jak gdyby działanie i niedociągnięcia. Czyli zobaczcie, dołącza się nam w tym przywództwie pewnego rodzaju element presji, takiego właśnie kontrolowania, nadmiernego często kontrolowania. To jest też szef, który o wszystkim chce decydować, ale też szef, który nie schodzi z pola bitwy jako pierwszy. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj jest tam do samego końca. Jest to szef, który nie spoufala się ze swoimi podwładnymi. Między szefem a podwładnymi istnieje bardzo wyraźna hierarchia i granica. To jest szef, który oczekuje, że podwładny będzie koncentrował się w pracy na pracy. Zatem nie ma tam nawiązywania relacji, nie ma budowania atmosfery, jeżeli chodzi o integrację w zespole. I patrząc na tego typu przywództwo, na tego typu zarządzanie, moglibyśmy powiedzieć, że to, co ono wnosi... Są jasno określone reguły gry, tak? Jest ten porządek, jest ta kontrola, jest to oko szefa, jest to branie przez niego odpowiedzialności za przebieg realizacji zadań. Jest to, że jest to w pewien sposób mocno przewidywalne, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na słabe strony i pewnie niektórzy z Państwa to wiecie, bo współpracowaliście z tego typu szefami, no to jeżeli mamy szefa, który chodzi w czarnych oficerkach, tam pracownik nie ma przestrzeni dla samodzielności, dla kreatywności i finalnie dla rozwoju. Zatem praca wykonywana przez ludzi pracujących z tego typu szefem ma charakter pracy odtwórczej, powtarzalnej, takiej wiecie, wykonywanej pod czyimś kierownictwem, pod czyimś wskazaniem. Do tego jeszcze dołącza się duży poziom elementu stresu, no bo też nie wiadomo, kiedy się pojawi, do czego się doczepi, o co będzie mu chodziło, więc też pracownicy często mogą się uskarżać, że no nie jest łatwo z tego typu szefem. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo to jest też istotne z punktu widzenia zarządzania, że często jest tak, że jak się ma tego typu szefa, który chodzi w czarnych oficerkach, który jest bardzo kontrolujący, który na wszystko zwraca uwagę, który o wszystkim chce decydować, to czasami w firmie może tworzyć się coś, co ja nazywam tak zwanym podziemiem pracowniczym. Czyli w podziemiu pracowniczym, zobaczcie, pracownicy wyspecjalizowują się, kształcą się w tym, aby wykształcić, wyrobić sobie pewien system ukrywania pewnych problemów przed tym szefem, żeby się tylko nie dowiedział. Zatem, zobaczcie, z jednej strony ma poczucie kontrolowania sytuacji, ale z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że o wielu rzeczach tak naprawdę nie wie, bo jeżeli podziemie jest dobrze zorganizowane, istnieje w nim cały system wewnętrznych powiadomień typu wyjechał i już dzisiaj nie wróci, albo jest na parkingu, albo idzie po schodach, jest denerwowana, lepiej do niej nie idź, to jeżeli ten system jest dość mocno wyspecjalizowany, to rzeczywiście pracownikom zdarza się ukrywać ważne kwestie związane z tym problemami, które dzieją się w firmie. Poproszę o drugi slajd. I drugi styl przywództwa. Zobaczcie, drodzy Państwo, mamy szare tenisówki. No i takie pierwsze skojarzenie, które przychodzi Wam do głowy, jeżeli patrzymy na szare tenisówki, no to prawdopodobnie szare tenisówki mogą nam się kojarzyć w takim pierwszym skojarzeniu z luzem.
tak? Z luzem i swobodą. Zobaczcie, zakładamy tego typu obuwie wtedy, kiedy chcemy czuć się luźno i chcemy czuć się swobodnie. Więc mamy przeciwieństwo czarnych oficerek. Szef chodzący w szarych tenisówkach to jest szef, który jest niebywale wyluzowany, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi pracownikami, a to oznacza, że daje im bardzo dużo swobody i inwencji działania, nie miesza im się w ich pracę, nie wnika w sposób wykonywania zadania. Najczęściej po prostu deleguje zadanie, robi to często na pewnym poziomie uogólnienia, mówiąc, no zróbcie, załatwcie, zadzwońcie, napiszcie. No i wychodzi z założenia, że tego typu, że jego pracownicy znający się na swojej pracy z pewnością te zadanie wykonają należycie. Do tego jeszcze jest szefem, który ma trudność z egzekwowaniem i wyciąganiem konsekwencji, jeżeli chodzi o niewłaściwe działania swoich ludzi, z dyscyplinowaniem swoich pracowników. To wiąże się też z tym, że jemu bardzo zależy na tym, aby być szefem, który jest częścią zespołu, ale jest też częścią zespołu tą najbardziej lubianą. Czyli zobaczcie, to jest taki szef, który chce, żeby który zagada, który zapyta, który buduje relacje ze swoimi pracownikami. Taki szef, z którym można się napić kawy i porozmawiać o wczorajszym filmie albo o obejrzanym meczu. Szef, który skraca bardzo mocno dystans między sobą a swoimi podwładnymi. I moglibyśmy powiedzieć, drodzy Państwo, no super, prawda? No jest samodzielność, pracownicy są mniej zestresowani, mogą się rozwijać, mają szansę na rozwój swojej własnej inwencji i kreatywności, więc dołącza się też takie coś jak poczucie się częścią tej firmy, ale to przywództwo ma też swoje minusy. No i te minusy wiążą się, patrząc z perspektywy szefa, który chodzi w tego typu butach, że no ten szef będzie miał trudność w tym, aby egzekwować polecenia od swoich pracowników, aby wyciągać konsekwencje, kiedy coś się zadzieje nie tak. No bo kiedy ten szef próbuje takie rozmowy dyscyplinujące przeprowadzać, najczęściej no, pracownicy czują się urażeni, obrażają się, nie do końca rozumieją, ale czemu on mi tak mówi, ale o co mu chodzi i tak dalej. Więc tu pojawia się problem rzeczywiście z egzekwowaniem konsekwencji, ale też problematyczne przywództwo w pewnym momencie może stać się również dla pracowników, ponieważ najbardziej jak gdyby najtrudniejszy moment posiadania tego typu szefa to jest moment problemu, moment trudnej sytuacji, bo zobaczcie, kiedy pojawia się problem, a problem oznacza coś trudnego, czasami coś brudnego i trzeba wejść do tego przysłowiowego błota, trzeba się trochę ubrudzić, żeby ten problem rozwiązać, to zobaczcie, ten szef nie ma tego rodzaju butów, on nie jest do tego przygotowany, więc wiecie, co się dzieje, kiedy pojawia się problem w zespole, kiedy pojawia się problem w firmie, prawdopodobnie ten szef wam po prostu na chwilę zniknie. Będzie musiał gdzieś wyjechać, ma coś do załatwienia, coś dzieje się pilnego, a znika dlatego, ponieważ głęboko gdzieś tam w sercu żywi nadzieję, że jak wróci, to już będzie załatwione, posprzątane i pozamiatane. I w związku z tym bardzo często pracownicy, mając tego typu szefa, mówią, no taki szef, tak, do tańca i do różańca, tyle że nie do sytuacji problematycznych, bo wtedy mamy poczucie, że nie mamy się na kim oprzeć, jakbyśmy byli zostawieni z tym sami. Poproszę o kolejny rodzaj buta i kolejny styl przywództwa. Zobaczcie, drodzy Państwo, mamy brązowe trapery. Brązowe trapery, gdybyśmy zastanawiali się nad skojarzeniami, kiedy my je zakładamy i kiedy one stają się użyteczne, poza tym, że jest to czasami element takiego naszego zewnętrznego looku i niektórzy lubią chodzić w tego typu obuwiu, no to jest obuwie dedykowane na trudne sytuacje, na przykład na górskie wycieczki, prawda? Taki mocny, solidny, porządny but do trudu, do wysiłku, do tam, gdzie jest ciężko, gdzie nie jest łatwo. I to jest, drodzy Państwo, szef, który jest szefem, po pierwsze, mocno zaangażowanym we wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o pracę jego zespołu. On nie boi się ciężkiej pracy.
To jest szef, który cały czas jest na równi, jeśli chodzi o ilość wykonywanych zadań, o ilość obowiązków, o zakres wykonywanych czynności, na równi, a czasami nawet robi więcej niż ludzie z jego zespołu. A w związku z tym mamy w tym przypadku do czynienia z bardzo merytorycznym szefem. Szefem, który zna się na pracy swoich ludzi, który wie, ile czasu potrzeba na wykonanie tego czy innego zadania, rozumie trudności, rozumie okoliczności. Jest to szef, przy którym można się uczyć. Bardzo często mówi się, że szef chodzący w brązowych draperach to jest bardzo dobry mentor dla nowych, świeżych pracowników. Podążając za tym szefem, możemy naprawdę nauczyć się wielu rzeczy, obserwując, jak on funkcjonuje i jak on działa. Na co dzień jest przy swoich ludziach, jest na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. Jest to szef, który nie boi się ściągnąć marynarki i podwinąć rękawów, jak trzeba się ubrudzić i trzeba się napocić przy przekonywaniu jakiej czynności, to on to ze swoimi ludźmi po prostu zrobi. I moglibyśmy i tutaj się zastanowić, czy to przypadkiem nie jest ten idealny styl przywództwa, merytoryczny, zaangażowany, rozumiejący specyfikę i kontekst pracy swojego zespołu. No właśnie, i tak i nie, bo z tej strony, tych rzeczy, które wymieniłam, owszem, możemy powiedzieć, że przywództwo wydaje się być idealne, wydaje się być w punkt, ale to przywództwo ma też swoje słabe punkty i wśród tych słabych punktów możemy czasami zobaczyć to, że zaciera się, bardzo mocno zaciera się różnica między kierownikiem a jego ludźmi, a jego podwładnymi. Do tego stopnia, słuchajcie, że czasami jak ktoś wchodzi do firmy, wchodzi do tego pokoju, wchodzi do tego działu, nie jest w stanie rozpoznać na pierwszy rzut oka, kto tutaj jest kierownikiem, a kto tutaj jest podwładnym. Powiem więcej, czasami mamy wrażenie, że ta osoba, która najwięcej robi, z pewnością jest najbardziej zaangażowanym pracownikiem, a czasami tą osobą, która najwięcej robi w zespole, jest najbardziej zapracowana i jest właśnie sam kierownik. Pamiętam taką opowieść jednego z uczestników na moim szkoleniu, który w swoim czasie pełnił funkcję kierownika działu magazynu i opowiadał, że to był czas przerwy na lunch. Przyszedł jego prezes z jakimś gościem bezpośrednio do magazynu. Prezes wchodzi do pokoju, w którym pracownicy mają przerwę na lunch, mają przerwę na posiłek. Rozgląda się, nie widzi kierownika, więc pyta tych ludzi, słuchajcie, a gdzie jest kierownik? A oni tak patrzą na tego prezesa, na tego gościa, mówią, no kierownik na wózku tira rozładowuje. Tak? Czyli zobaczcie, jak gdyby na czym polega tego typu przywództwo, że to jest szef, który tak mocno angażuje się w normalne czynności, w normalne wykonywane swoje zadania, że ta różnica między szefem a podwładnymi się zaciera, w związku z tym będą tacy podwładni, którzy nagminnie będą to wykorzystywać i będą na przykład przychodzić na koniec dnia ze stertą dokumentów, przynosić swojej kierowniczce i mówić, no Grażyna, ja nie zdążyłam, to może ty to zrobisz. I nie będą czuć jak gdyby z tego tytułu żadnych oporów. To będzie też tego typu sytuacja, gdzie szef nie ma czasu z uwagi na ilość wykonywanych zadań na to, aby zarządzać. Czyli zobaczcie, w tym stylu przywództwa szef, często kierownik, menadżer nie widzi pewnych trudności i pewnych problemów, które dzieją się w zespole, ponieważ w całości zaangażowany jest w wykonywanie bieżących zadań, więc nie ma czasu na kierowanie. I ten styl przywództwa bardzo często z moich obserwacji, współpracując z korporacjami, z małymi firmami, z dużymi, z instytucjami, z urzędami, widzę, że czasami tak się dzieje, kiedy na przykład stanowisko kierownicze wyodrębnione w jakimś zespole i przydzielone danej osobie wcale nie oznacza, że tej osobie zabiera się równocześnie jej zadania merytoryczne. Rozumiecie, drodzy Państwo? Czyli często nadal robię tyle, ile robiłam, nie będąc kierownikiem, nagle zostaję kierownikiem, ale nic mi nie zabierają z mojej części merytorycznej. Zatem zanurzam się w te papiery, zanurzam się w te elementy, jeżeli jest to produkcja i nie mam czasu na kierowanie, nie mam czasu na zarządzanie. Zobaczmy kolejny rodzaj buta.
i tym samym kolejny rodzaj przywództwa. Tym razem mamy pomarańczowe kalosze, takie strażackie kalosze. Umówmy się dobrze, umówmy się, że to są strażackie kalosze. A zatem jeżeli mamy strażackie kalosze, no to mamy taki styl zarządzania, który moglibyśmy porównać czy powiedzieć, że to jest takie zarządzanie poprzez sytuacje kryzysowe. Co to oznacza? Otóż to jest, ten szef na co dzień jest nieobecny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie swojego zespołu. To nie oznacza, że jego nie ma w firmie, ale wiecie, on się potrafi zamknąć w swoim pokoju, zamknąć w swoim gabinecie, pracować nad koncepcjami, pracować nad ideami, nad nowymi rzeczami, nad planami, nie pokazując wam się na oczy. Możecie go czasami gdzieś minąć na korytarzu, może gdzieś na schodach, ale to jest szef, który cały czas jak gdyby jest skoncentrowany na swojej funkcji związanej z zarządzaniem. Deleguje zadania, oddaje całkowicie przestrzeń do decydowania o sposobie realizacji tych zadań swoim pracownikom, czyli daje im ogromne pole do inwencji, do twórczości i do samodzielności w działaniu. Nie monitoruje bardzo często tych zadań. Wychodzi z założenia, że jak będzie problem, to prawdopodobnie do niego z tym problemem przyjdą. Zatem całkowicie to deleguje, ale to jest właśnie zarządzanie poprzez sytuacje kryzysowe. Kiedy wybucha pożar, kiedy dzieje się coś trudnego, jeżeli chodzi o pracę zespołu, czy też dzieje się coś trudnego na poziomie całej firmy, jeżeli to jest szef szefów, wszystkich szefów, to wtedy on zakłada te swoje pomarańczowe, strażackie kalosze i wkracza do akcji, a kiedy wkracza do akcji, to oznacza, że gasi ten pożar, czyli rozwiązuje problem, wydaje dyspozycję, mówi jak, co, kto i kiedy ma wykonać i kiedy pożar jest ugaszony, sytuacja problemowa jest rozwiązana, to wtedy wraca do siebie i znowu go nie widzimy. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek pracował z tego typu szefem, czy mieliście kiedyś do czynienia z tego rodzaju przywództwem, które łączy w sobie dość skrajnie różne style, bo zobaczcie, z jednej strony liberalny, na maksa liberalny, mega liberalny, dający naprawdę bardzo dużo przestrzeni i swobody swoim pracownikom, ale z drugiej strony potrafiący być też autokratyczny, autorytarny w tym momencie, kiedy wkracza do akcji i decyduje o sposobie rozwiązania problemów. Moglibyśmy powiedzieć, no idealna sytuacja dla pracowników z uwagi na rozwój w firmie, na pozyskiwanie nowych kompetencji, na samodzielność, na współdecydowanie o wielu rzeczach, ale z drugiej strony, zobaczcie, też poczucie pewności, poczucie posiadania wsparcia, no bo wiemy, że w sytuacji, kiedy pojawi się problem, no to ten szef stanie na wysokości zadania i na pewno nam pomoże, na pewno się zaangażuje. Tyle, że jak się zdążyliście zorientować, żaden z tych butów nie ma tylko swoich plusów. I to przywództwo ma swoje minusy, a minusem tego stylu przywództwa, drodzy Państwo, jest to, że do wielu pożarów by nie doszło. Wielu problemów by w firmie nie było, gdyby ten szef był na co dzień obecny, gdyby był przy swoich ludziach, gdyby się nimi interesował, gdyby monitorował przebieg wykonywanej przez nich pracy. Ale w związku z tym, że go na co dzień nie ma, nie zauważa, oczywiście wszystko, co mówię, jest metaforą, nie zauważa tego niedopałka, który ktoś rzuci do śmietnika, a potem wybucha ogromny pożar i musi się konfrontować z poważnymi problemami, których można było uniknąć, które można było wyłapać wcześniej. Powiem wam tylko, że czasami ten szef działa trochę jak ochotnik w straży pożarnej. Taki, wiecie, ochotnik, który bardzo chce się wykazać, ale nic się w gminie nie dzieje. I czasami ten ochotnik, wiecie, inicjuje pewne sytuacje, czyli mówię wprost, podpala, aby móc wykazać się jako strażak. Nie chcę powiedzieć, że to jest szef, który specjalnie prowokuje tego typu sytuacje, ale powiem inaczej, to jest szef, który lubi tego typu sytuacje, ponieważ lubi być w miejscu supermena, supermenki, kogoś, kto potrafi, zobaczcie, zareagować, zadziałać i rozwiązać problem. Poproszę o kolejny but.
Od kilku lat używam tego zdjęcia do tego stylu przywództwa i za każdym razem mówię to samo, że w końcu chyba potrzebuję zmienić i dobrać troszeczkę inny wizerunek, jeśli chodzi o to zdjęcie, ale zatem więcej opowiem, żebyście mogli też, drodzy Państwo, zrozumieć, o jakie przywództwo tu chodzi. Różowe bamboszki, domowe kapcie. Kiedy mówię o różowych bamboszkach i domowych kapciach, czyli kiedy pojawia się słowo dom, a to oznacza, że to jest przywództwo, w którym szef jest jak tata, a szefowa jest trochę jak mama. A jeżeli są jak tata, jeżeli są jak mama, to spójrzmy, jakiego rodzaju jest to przywództwo. Przede wszystkim jest to przywództwo bazujące na bardzo głębokim poziomie integracji, bliskości i relacji. Ludzie, którzy funkcjonują z tego typu szefem, są to ludzie, którzy mają ogromne poczucie bezpieczeństwa, taki wewnętrzny spokój, że cokolwiek by się nie działo, jak trudno by nie było, no to przecież jest mama, no jest tata, którzy zawsze stają na wysokości zadania i którzy potrafią jak gdyby zaangażować się w trudne sytuacje i pomóc swoim dzieciom. Bardzo opiekuńcze przywództwo. Wiecie, tego rodzaju szef jest bardzo zainteresowany swoim pracownikiem, wyłapuje każde jego gorsze samopoczucie, zwraca na niego uwagę, jest nim zainteresowany, jest zawsze gotowy, aby pomóc, aby udzielić wsparcia. Ma tendencję do tego, aby tłumaczyć swojego pracownika, zawsze staje w jego obronie. Ktokolwiek by próbował powiedzieć coś z innego działu, z innego referatu na jego pracownika, to potrafi o niego walczyć i bardzo go broni własną piersią. Czyli to jest taki szef, który stoi murem za swoim pracownikiem. To jest też szef, który ma tendencję do tego, aby delegować zadania, ale zawsze w taki sposób, wiecie, dużo wyjaśniać, dużo tłumaczyć, ale też ma tendencję niestety do wyręczania swoich pracowników w pewnych czynnościach, czyli niektóre rzeczy potrafi zrobić za nich, wykonuje wręcz za nich. To jest też taki szef, który no, ta jego trudność w dyscyplinowaniu polega na tym, że owszem, on potrafi dyscyplinować, ale najczęściej to wygląda tak, słuchajcie, że ma tendencje, ma takie zakusy, ma takie jak gdyby upodobanie w tym, aby temu pracownikowi godzinami czasami tłumaczyć, że no nie może tak funkcjonować, że potrzebuje się wziąć w garść, że pewne rzeczy trzeba wykonywać inaczej. Więc takie, wiecie, moralizowanie, takie jak gdyby no, wykłady odnoszące się, takie apelujące wręcz do poziomu serca też tego pracownika. I powiem to jeszcze inaczej, zdyscyplinuje, ukaże, ale nigdy nie odrzuci, prawda? No bo mamusia ani tatuś swojego dziecka, choćby nie wiem co nie robili, no nigdy nie odrzuca, zawsze za tym swoim dzieckiem będzie murem stać. I to jest tego typu właśnie przywództwo, tego typu styl zarządzania. I moglibyśmy podobnie jak w przypadku poprzednich powiedzieć, no wydaje się być wspaniały, jeżeli chodzi o atmosferę pracy, o spokój, o takie poczucie bezpieczeństwa, o poczucie bycia akceptowanym, zauważonym, docenionym i wspieranym przez swojego szefa. Ale patrząc na słabe punkty tego rodzaju przywództwa, to możemy powiedzieć, że to przywództwo, tym pierwszym takim głównym, jak gdyby słabym punktem jest to, że to jest przywództwo, w którym zawsze będziesz prowadzić swojego pracownika za rękę i nigdy nie przygotowujesz go do samodzielności. Tak? To trochę jest tak, zobaczcie, taką analogię zrobię. Zresztą te analogie, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, a funkcjonowaniem w rodzinie są bardzo silne. I zobaczcie, jeżeli mamusia wszystko za tego swojego synka robi w życiu, tak? Jeżeli za niego, nie wiem, gotuje, przygotowuje rzeczy, załatwia różne rzeczy w szkole, szuka mu pracy, chodzi za niego do urzędu, to robiąc wiele rzeczy za niego, to później jak on się żeni, to jej osobista synowa najbardziej na świecie nienawidzi swojej
no wiecie już kogo, no swojej teściowej, ponieważ nie wychowała jej męża przygotowanego do samodzielności. Podobnie jest analogia w miejscu pracy, że prowadząc tego pracownika cały czas za rękę, no nie przygotowujemy go do samodzielnego działania. I to widać na przykład w tym, kiedy taka mamusia jedzie na szkolenie i siedzi u mnie w grupie na przykład na szkoleniu. To jest środek tygodnia, więc normalny dzień pracy i bez przerwy ktoś dzwoni i pytają. I pytają, słuchajcie, o rzeczy, wydawałoby się banalne i proste, typu, nie wiem, zamawiają promocje, kupują cukierki i pyta, czy krówki, czy landrynki, czy w białych papierkach, czy w różowych papierkach. No właśnie. Tak, czyli zobaczcie, zero przygotowywania do samodzielności. No i też to inny minus, no wielu pracowników będzie to wykorzystywać. Będzie troszeczkę na tym, wiecie, żerować i myśleć sobie, a, no pogada, no ale przecież mnie nie zwolni, prawda? Zobaczmy ostatni rodzaj buta, ostatni styl przywództwa. Czerwone lakierki. Ja specjalnie dobrałam w tym przypadku męskie czerwone lakierki, bo klucz zrozumienia istoty przywództwa leży w odpowiedzi na pytanie, po co mężczyzna zakłada do garnituru, do dżinsów tego typu buty, czyli czerwone lakierki. Po co? Żeby zostać zauważonym. Nie sposób nie zauważyć, prawda? Nie sposób nie spojrzeć, nie sposób, żeby był niewidoczny. Zatem, kiedy patrzymy na ten styl zarządzania, mówiąc o czerwonych lakierkach, to powiemy, że to jest szef typu gwiazda. To jest szef, który lubi być widoczny, lubi być znany, lubi być popularny, lubi być rozpoznawalny. A więc gwiazda ma tendencję do tego, aby bywać i przebywać w towarzystwie, nawiązywać relacje, wyjeżdżać na konferencje, eventy, spotkania, szkolenia, nie wiem, branżowe targi, cudawianki, ponieważ tam, będąc bezpośrednio na rynku, ze swoją elokwencją, ze swoją widocznością sprawia, że staje się osobą bardzo mocno popularną. Ale z drugiej strony, w związku z tym, że tak wszędzie bywa, zobaczcie, że na co dzień ten szef jest nieobecny i dosłownie nieobecny w miejscu pracy. I patrząc na korzyści tego stylu zarządzania, powiemy, że ten szef jest świetny, jeżeli chodzi o PR, jest świetny, jeżeli chodzi o marketing i to dzięki niemu twój dział albo twoja firma jest znana na rynku, albo urząd, w którym pracujesz, jest rozpoznawalny przez twojego prezydenta, przez twojego burmistrza, przez twojego wójta. Bo gwiazda jest znana, gwiazda jest popularna i wiecie, czasami wiele rzeczy można załatwić poprzez jeden telefon. PR jest doskonały, marketing jest znakomity, ale to, co jest minusem tego stylu zarządzania, to w trakcie zobaczymy, że ten minus bezpośrednio nawiązuje do tego, że to jest szef, który w pewnym momencie poprzez swoją nieobecność przy swoich ludziach traci kontakt z merytoryką pracy swojego zespołu. Będziesz mieć jako pracownik takie poczucie, idąc z problemem do tego szefa, że po pierwsze on nie chce się w ten problem angażować, a po drugie tak jakby trochę nie rozumiał, ale o co ci chodzi. Albo sposób, jaki ci proponuje, że masz rozwiązać, jest wyrwany z kontekstu i ty doskonale wiesz, że ty tego pomysłu nie możesz wdrożyć w życie, ponieważ uwarunkowania twojej pracy jako podwładnego są zgoła odmienne i tak jakby on tego nie rozumiał, tak jakby to do niego nie docierało. Czyli zobaczcie, to jest ta trudność, albo po którymś tam evencie, po którejś konferencji wpada do firmy i nagle ma złoty pomysł, cudowny sposób na to, co teraz będziemy robić i wykonywać, a kiedy próbują mu pracownicy wytłumaczyć, że tutaj się u nas tego nie da, to najczęściej słyszą, a jak się nie da, a u Mietka to robią? A Mietek to co, jest lepszy? No właśnie. Jeszcze raz zerknijmy, Karolina, możesz przywrócić, jak gdyby zamknąć na chwilę prezentację
i przewrócić z kolei obraz, tak żebym znów mogła stać się dla Was widoczna. Zobaczcie, że mamy, drodzy Państwo, podsumowując, 6 rodzajów butów, czyli przeszliśmy przez takich 6 rodzajów przywództwa, niektóre z nich bardziej liberalne, inne bardziej autokratyczne, inne mieszały w sobie to podejście, niektóre były bardziej takie demokratyczne. Zatem mamy czarne oficerki, szare tenisówki, brązowe trapery, pomarańczowe strażackie kalosze, różowe kapcie, bamboszki, czytałam komentarze, widzę, że się niektórym z Was podoba to zdjęcie, i czerwone lakierki. 6 rodzajów butów. I teraz bardzo ważne pytanie. To które buty mam założyć, kiedy jestem menadżerem? W jakich butach mam zarządzać swoimi ludźmi? Drodzy Państwo, ja lubię pewną odpowiedź na pytania i ta odpowiedź brzmi: to zależy. To naprawdę zależy. A od czego to zależy? Za chwilę to zobaczymy. Pierwsza rzecz, która warunkuje rodzaj noszonych butów, pierwsza rzecz, która warunkuje to, jakie buty należałoby założyć, to jest to, jakim zespołem zarządzasz. Karo, poproszę Cię o ten slajd, w którym mamy typologię zespołów, tak żebyśmy mogli teraz spojrzeć i omówić sobie 4 rodzaje zespołów, którymi prawdopodobnie albo zarządzaliście, albo w nich pracujecie, albo będziecie je mieć. Mamy 4 rodzaje zespołów i ta typologia zespołów, drodzy Państwo, ona powstała z uwagi na 2 kryteria, mianowicie pierwszy z nich to jest zadaniowość, czyli ta koncentracja zespołu na zadaniach. Zespół może być albo bardzo zadaniowy, bardzo skoncentrowany, tym samym efektywny, albo nie. A drugim elementem, który warunkuje typologię zespołu, jest siła więzi, takich osobistych zażyłości, sympatii, relacji pomiędzy osobami w zespole. I chciałabym, żebyśmy w pierwszej kolejności spojrzeli na tym slajdzie, tam gdzie mamy te tajemnicze jeszcze skróty i nazwy zespołów, na ten zespół, który to jest ten dolny lewy róg. Zespół nazywa się w skrócie TWA. Za chwilę wyjaśnimy, a właściwie może odgadniecie, co znaczy skrót TWA, gdzie z jednej strony, zobaczcie, mamy bardzo silny poziom zażyłości i więzi między osobami pracującymi w danym zespole, a z drugiej strony mamy marną, kiepską efektywność działania. I to jest taki zespół, słuchajcie, który rozpoznacie po tym, że jak tylko wchodzicie do tego pokoju, gdzie oni pracują, to tam panuje wręcz sielankowa atmosfera. Zawsze jest głośno, zawsze jest luźno, zawsze jest poczucie humoru, jest taka przyjemna atmosfera do bycia dla osób pracujących w innych działach, w innych zespołach. Ludzie w zespole się znają, jak ja to mówię, jak łyse konie, wiedzą, kto kogo ma w domu, kto z kim mieszka, gdzie dziecko studiuje, gdzie szwagier koleżanki wyjechał do Irlandii do pracy, a kolegi teściowa złamała nogę. Tak, czyli to wszystko o sobie wiedzą, są ze sobą mocno zżyci, są ze sobą bardzo zintegrowani. Mają wręcz też takie swoje zespołowe rytuały, wiedzą, o której godzinie jest przerwa, pierwsza, druga, trzecia, że ktoś jak wychodzi na zewnątrz, to przy okazji załatwi i przyniesie to czy tamto, że dzień zaczyna się od rytuału, że ktoś stawia wodę na kawę, siedzimy, opowiadamy sobie, co działo się wczoraj. Czyli taki bardzo silny poziom zażyłości, ludzie się spotykają często też po pracy, piszą do siebie SMS-y, wysyłają sobie pozdrowienia z wakacji. Ale obok tej sielankowej atmosfery, kiedy patrzymy na efektywność, na zadaniowość zespołu, no to tu już mamy marnie. Tak, to jest bardzo marnie, bo okazuje się, że na wszystko jest czas. Jest czas na relacje, jest czas na pogadanie, na wymienienie się pewnymi informacjami. Ale praca schodzi jakby na drugi plan. Pracą zajmujemy się dopiero później. Widzę, że piszecie w komentarzach, skrót TWA oznacza dosłownie towarzystwo wzajemnej adoracji. Tak funkcjonuje zespół, jeżeli chodzi o towarzystwo wzajemnej adoracji. I menadżer ma z tym zespołem problem, ma trudność, bo z jednej strony są przesympatyczni, jest świetna atmosfera, są bardzo zintegrowani,
ale zmobilizować ich do pracy, do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania. Często w tym zespole jest tak zwana odpowiedzialność rozproszona. Pojawiła się problem, ktoś coś źle zrobił, pyta menadżer kto, nie wiadomo, jeden broni drugiego, najchętniej to powiedzą, że to w ogóle inny wydział, inny zespół, albo powiedzą, no ale my nie wiedzieliśmy, bo nam kierownik nie powiedział. Tak, czyli zobaczcie, nawet trudno jest od kogoś wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje. Trudny orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o pracę menadżera, będziemy się później finalnie zastanawiać, jak z tym zespołem pracować. Drugi rodzaj zespołu, idziemy w prawą stronę, mamy zespół o bardzo małej efektywności działania, o niskim skoncentrowaniu na zadaniach, a przy tym ludzie siebie nie cierpią, nie lubią, nie znoszą. Jak tutaj wchodzicie do tego pokoju, gdzie oni siedzą, to atmosfera jest gęsta wzajemnych animozji, pretensji, żalu, fochów. Jak to się mówi potocznie, siekiera wisi w powietrzu, a zespół nazywamy, tutaj nikogo nie dziwi, że tylko tak nazwiemy, że to jest dramat. Że to jest dramat. Zobaczcie, w TWA przynajmniej są relacje, a w dramacie nie ma nic. I to jest ciężki zespół do zarządzania, kiedy mamy dramat, kiedy mamy zespół, który ani nie jest efektywny, nie potrafi ze sobą współpracować, a do tego siebie nie lubią, nie znoszą, jeden donosi na drugiego. Jak tutaj pytacie, kto zawinił, no to palcem wam pokażą jeszcze szybciej niż zapytasz, to już będziesz wiedzieć, kto nawalił. Idąc w górę nad dramatem mamy set. Set jest to zespół, który jest skoncentrowany na swoich zadaniach, jest bardzo efektywny. Bardzo, wiecie, praca, praca, zadanie, 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 efekt, efekt, ale ludzie nie są ani ze sobą zżyci, nie lubią się, często nie tolerują się, nie są sobą zainteresowani. Ten zespół nazywamy SET. Kiedyś taki komunikatywny informatyk, programista właściwie wytłumaczył mi, że w języku programistów SET oznacza ustawienie, a zatem spójrzmy na ten zespół jako na ludzi, którzy są ustawieni na określone tory. A jeżeli są ustawieni na określone tory, no to ustawieni są na pewien cel, ustawieni są na pewne zadanie. Zatem każdy z nich angażuje się w to zadanie, ponieważ u nich z góry wiadomo, że jeżeli tu zrobię, to coś zyskam, albo przynajmniej czegoś nie stracę. Więc ludzie w zespole są ustawieni na zadania, ale leży tam cały obszar związany z integracją, z więziami, z relacjami. Ludzie siebie nie lubią, ludzie siebie nie akceptują, ludzie siebie nie tolerują. Co jest ciekawe, oni nawet jak trzeba potrafią robić coś razem. Potrafią coś robić razem, ale jeżeli już ten cel osiągną, to znowu się do siebie nie odzywają. No i idziemy w lewą stronę, mamy ideał, mamy to, do czego chcielibyśmy dążyć, czyli mamy team. W teamie są i relacje, i jest zażyłość, i jest efektywność, i jest zadaniowość. I w teamie wszystko działa jak w takim maszynie, urządzeniu, gdzie poszczególne elementy po prostu ze sobą, jak ja to mówię potocznie, trybią. Że każdy wie, co robi, co należy do czyich obowiązków, potrafią sobie pomagać, współdziałają, więc moglibyśmy powiedzieć, każdy menadżer, każdy kierownik, każdy szef marzy o tym, aby mieć zespół, który będzie teamem. Ale jeśli tego teamu nie masz i potrzebujesz teraz przemyśleć i potrzebujesz podjąć decyzję, to chcę ci podpowiedzieć, jakie buty założyć, czyli jakim być szefem, jeżeli pracujesz na poziomie pracy z całym zespołem. Z całym zespołem. Więc kiedy masz towarzystwo wzajemnej adoracji, to chcę, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że z towarzystwa wzajemnej adoracji w prostej linii nie da się zrobić teamu. Co to znaczy? Nie da się zachować odpowiedniego poziomu relacji, tego, który jest, tej zażyłości i cisnąć na efekt, ponieważ od razu będziesz mieć bunt. Ponieważ TWA, i teraz to, co powiem, może się wydawać takie restrykcyjne i trudne jak gdyby do zaakceptowania, ale żeby naprawić team, żeby poradzić sobie z teamem, to ty potrzebujesz popsuć te relacje.
poucinać te rytuały, postawić im stop, wprowadzić odpowiedzialność osobistą, rozliczać każdego pracownika z wykonywanych zadań, na rzecz popsuć te relacje, na rzecz podniesienia poziomu efektywności działania. A zatem najlepsze buty, które w tym momencie możesz założyć, jeśli macie jakiś pomysł, piszcie na czacie, najlepsze buty, które w tym momencie możesz założyć jako szef, a masz towarzystwo wzajemnej adoracji, no to będą to, domyślacie się już, oczywiście czarne oficerki. Tak, pani Anno, czarne oficerki, dokładnie. Nie możesz założyć żadnych innych, nie możesz być szefem w innych butach, szefem liberalnym, szefem wyluzowanym, szefem dającym pole do działania, ponieważ to towarzystwo wzajemnej adoracji będzie się mieć coraz lepiej. Ale ty będziesz się mieć coraz gorzej. Czyli do teamu zakładamy czarne oficerki. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeśli do teamu będziesz zakładać czarne oficerki, to pamiętaj też i o tym, że jeśli to leży w twojej gestii, abyś nigdy z Towarzystwa Wzajemnej Adoracji nie wyciągał kierownika, nie czynił tej osoby kierownikiem i nie kazał tej osobie chodzić w czarnych oficerkach. Ponieważ kiedy tak czasami zarządzający na poziomie tym wyższym robią, że mówią, no Halina wszystkich zna, to Halina z nimi porządek zrobi i awansują Halinę na kierownika i Halina zostaje tym kierownikiem, a jeszcze każą jej nosić czarne oficerki. Kiedy ona je zakłada i zaczyna pewne rzeczy ukrócać, zaczyna wprowadzać ten porządek, który jest w czarnych, który wiąże się z czarnymi oficerkami, to wiecie, co się dzieje? To z tego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, drodzy państwo, szybko zrobi się dramat. Ponieważ wtedy Halina staje się wrogiem numer jeden i mówią o Halinie, że jej woda sodowa do głowy uderzyła, że jej odbiło, że taka fajna dziewczyna była, a zobaczcie, co robi władza z fajnymi dziewczynami. No właśnie, zatem jeśli tylko to będzie kiedykolwiek leżało w waszej gestii, waszej decyzji, pamiętajcie, że do Towarzystwa Wzajemnej Adoracji najlepiej wprowadzić kierownika w czarnych oficerkach, ale z zewnątrz. Ponieważ będzie mu łatwiej te rzeczy ukrócać i cisnąć ich w kierunku efektywności. To trochę będzie przyjmować taki kształt, jakbyśmy chcieli to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji przesunąć w kierunku setu, czyli popsuć trochę relacje na rzecz podniesienia poziomu efektywności działania. Jeżeli mamy dramat, drodzy państwo, jak sądzicie, jakim być szefem w przypadku sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dramatem? To jest też takie ważne pytanie. Kiedy masz do czynienia z dramatem, to potrzebujesz zdecydować się na przywództwo, które chodzi w tak raz w jednych, raz w drugich butach, a wśród tych dwóch par butów będziesz mieć też czarne oficerki, czyli będziesz mieć kontrolę, będziesz mieć jak gdyby narzucanie sposobu realizacji zadań, ale pojawią się też troszeczkę trapery, tak, dokładnie, czyli taki styl zarządzania, gdzie będziesz przy tych ludziach, będziesz poprzez swoją obecność próbowała nawiązać z nimi relacje, pobyć z nimi, poobcować z nimi, tak żeby oni się przy tobie pewnych rzeczy nauczyli. Bo to jest jedyna szansa na dramat, tak? Jeżeli masz set, jeżeli jesteś kierownikiem setu, czyli masz efektywny zespół, ale zespół o małym poziomie integracji, takie pytanie, taka wątpliwość, czy to w ogóle jest sens cokolwiek z nimi robić i czy trzeba, no bo skoro są efektywni, to po co się nimi zajmować? Trzeba, ponieważ set nie jest perspektywiczny, a jeśli mówię, że set nie jest perspektywiczny, to oznacza to tyle, że jeśli zostawicie set na poziomie setu, to zobaczycie w krótkim czasie, że w pewnym momencie ludzie zaczną wam z tego zespołu odpływać, zaczną się zwalniać, ponieważ prawda jest taka, że atmosfera miejsca pracy jest bardzo ważna dla wielu ludzi. I każdy człowiek ma tak zwany swój próg tolerancji na kiepską atmosferę i w momencie, kiedy zrobi się za długo, już za trudno, za niefajnie, to będą wam te osoby z tego zespołu po prostu odchodzić. Zatem w przypadku setu my potrzebujemy przywództwa, który będzie dbał o integrację, o relacje, który podniesie poziom integracji i relacji. Czyli domyślacie się, drodzy państwo, jakie buty założyć w przypadku setu, w których butach będziemy mogli
mogli podnieść poziom efektywności działania i skuteczności działania pod kątem integracji. No to myślę, tak, trampki, ale też trochę te różowe kapcie, trampki, różowe kapcie. Doskonale to odczytujecie. No i mamy ostatni zespół, mamy team i to ważne pytanie, a jakie buty założyć, kiedy zarządzam teamem w zespole? Kiedy mam do czynienia właśnie z teamem? Drodzy Państwo, to też jest bardzo ważne. Jak nie zepsuć teamu? Jakie buty nosić, kiedy mam team? Poczekam chwilę, aż mi trochę popiszecie. Jest propozycja, że kalosze. Co myślicie jeszcze? Jakie buty założyć, kiedy mamy team? Jakim szefem być? To jest bardzo, bardzo ciekawe. Joanna pisze, że w zależności od sytuacji. Słuchajcie, prawda o teamie jest taka, że jeśli masz team, to ty sobie chodź, w jakich ty tylko butach chcesz. Lubisz czerwone lakierki? Bardzo proszę. Chcesz różowe kapcie? Noś. Chcesz brązowe trapery? Są twoje. Możesz sobie nosić, jaki chcesz, ale jednych butów nie wolno ci założyć. Jeden styl jest absolutnie dla teamu wykluczony, a tym obuwiem, tymi butami, których nie możesz założyć, tak, Żaneta, są czarne oficerki. Never, nigdy. Ponieważ kiedy mamy do czynienia z teamem, mamy ludzi, którzy są zgrani, którzy trybią, którzy się lubią, którzy działają i dostają nagle kierownika wchodzącego w czarnych oficerkach, to ten kierownik poprzez swoje narzucanie decyzji, kontrolowanie, dyscyplinowanie, wyciąganie konsekwencji, patrzenie na ręce, wiecie co zrobi? Rozbije wam team. Zrobi dramat z teamu. Być może to kiedyś widziałaś, że był team, był świetny zespół, a nagle zrobił się z zespołu dramat. I tym powodem, dla którego czasami z teamu robi się dramat, jest to, że do zespołów przychodzi nowy kierownik, który chodzi w czarnych oficerkach. Zatem podsumowując, to jakie założysz buty, pracując z całym zespołem, zależy od tego, jaki masz zespół. Zależy od tego, jaki masz zespół. I dorzucę wam jeszcze coś więcej, mianowicie, bo ta typologia pokazuje nam, jaki styl zarządzania przyjąć w przypadku pracy z całym zespołem, ale przecież w tym zespole wy macie jeszcze poszczególnych ludzi. Macie Zenka, macie Zdzisia, macie Halinę, macie Genię, a oni są różni. Tak? Poproszę o kolejny slajd. I mamy typologię pracownika. Zobaczcie, analogicznie, cztery rodzaje zespołów, cztery rodzaje pracowników. Opowiem o nich króciutko, tak żeby dopełnić całe to dzisiejsze seminarium. Typologia zespołów, słuchajcie drodzy Państwo, powstała z uwagi też na dwa kryteria. Jednym z nich jest poziom kompetencji pracownika, a drugim kryterium jest poziom jego motywacji do działania. I teraz w związku z tym, z jednym z pracowników, z którym prawdopodobnie możesz mieć już dzisiaj jako menadżer do czynienia, albo przynajmniej miałaś, albo będziesz miał, to jest pracownik, który nie potrafi i nie chce wykonywać zadań. Co to znaczy nie potrafi i nie chce wykonywać zadań? To znaczy, że to jest, słuchajcie, pracownik, który do pewnej grupy zadań nie ma kompetencji, tak? Nie ma kompetencji, ale też nie ma motywacji. Czyli z jednej strony nie umie tego robić, ale z drugiej strony nie chce mu się tego robić, tak? Nie potrafi i nie chce wykonywać zadań. I tego pracownika rozpoznamy po tym, drodzy Państwo, że jak tylko wyczuwa, że będziecie pewnego rodzaju te zadania delegować, to on wam znika z pola widzenia. Znika, to znaczy, że się chowa po firmie. Jak firma jest duża, to zawsze się można gdzieś schować, albo jak nie zdąży się schować i wchodzisz do pokoju i chcesz to delegować, no to spuszcza znacząco wzrok, albo obłoży się dużą ilością papierów i dokumentów w miejscu pracy, no i tak, żeby go
nie było widać, żebyś mu tylko tego zadania nie przydzielił, ale kiedy mu już przydzielasz, to jest bardzo ważny też sposób na rozpoznanie tego pracownika, który nie potrafi, nie chce wykonywać zadań, że on nigdy nie robi tego zadania dobrze. I już mu 150 razy tłumaczyłaś, jak należy to wykonywać, a on ciągle robi te same błędy. Znasz tego typu pracownika? Widziałeś kiedyś tego typu pracownika, któremu już napokazywałeś się, natłumaczyłeś i ciągle jest tak samo? Ja nie mówię, że to jest pracownik, który nic nie potrafi i nic nie chce, ale ma takie zadania. I teraz jak pracujecie z ludźmi, to dobrze wiecie, o czym ja mówię, że ma taką grupę zadań, gdzie akurat tej czynności ani nie potrafi, ani nie chce. Też już wyłapałam ten błąd. Dziękuję, Maryna, za to, że na to też wskazałaś. Rzeczywiście drugi rodzaj pracownika, drodzy Państwo, wybaczcie, no czasami takie rzeczy się zdarzają, to jest pracownik, który nie potrafi, ale chce. Tak? Wybaczcie, to po prostu powinno być nie potrafi, ale chce. Jeśli robicie sobie notatki, a później ja to też jeszcze wymienię ten slajd, rzeczywiście drugi rodzaj pracownika nie potrafi, ale chce, czyli nie ma kompetencji, ale ma motywację do tego, aby wykonywać zadania. I tego typu pracownika rozpoznacie po tym, że jak chcecie to zadanie delegować, no to on się rwie, wyrywa, chętny, zawsze gotowy, zawsze w blokach startowych i łazi za wami, i dopytuje, i wyjaśnia, i chce wiedzieć, i widać, że się angażuje, ale niestety ewidentnie tego typu zadania jeszcze mu nie wychodzą, bo to, czego mu brakuje, to brakuje mu kompetencji. Trzeci rodzaj pracownika potrafi... Wszystko tutaj, w całym slajdzie chyba jest sknocone. Jejku, no taki ząk, słuchajcie, no się zdarza. Potrafi, trzeci rodzaj pracownika potrafi, ale nie chce. Okay? Potrafi, ale nie chce wykonywać zadań. Pracownik, który potrafi, ale nie chce wykonywać zadania, czyli ma kompetencje, ale nie ma motywacji, to jest taki rodzaj pracownika, słuchajcie, który rozpoznamy go potem, on jest bardzo podobny czasami do tego, który nie potrafi i nie chce, czyli jak ma przyjąć to zadanie, to zawsze ma 150 wymówek, dlaczego ma tego nie robić, albo zapyta, dlaczego ja, a może niech to zrobi Irena dzisiaj, albo niech się zaangażuje Heniu. Dziś na poziomie tego, jak mówi o tym zadaniu, no czuć i widać jego kompetencje, ale w momencie, kiedy to zadanie wykonuje, to też mogą się pojawić błędy. I to jest, słuchajcie, ten moment, gdzie czasami u nas się pojawia taka niepewność do rozpoznania pracownika, czy to jest pracownik, który nie potrafi i nie chce, czy to jest pracownik, który potrafi, ale nie chce, ponieważ jeden i drugi popełnia w tych zadaniach błąd. I to, co rozróżnia jednego od drugiego, jest to, że ten, który nie potrafi i nie chce, nigdy tego zadania nie robi dobrze, a ten, który potrafi, ale nie chce, kiedyś, pół roku temu, 3 miesiące temu, wykonywał te same zadania, robił to i było dobrze, a nagle coś się stało i nie wykonuje tych zadań w należyty, poprawny sposób. Pomyśl, czy nie znasz tego typu pracownika, z którym do tej pory nie miałeś problemów i wszystko funkcjonowało na poziomie tego zadania idealnie, a nagle dajesz mu to zadania, tam znajdują się błędy, albo coś wykonuje dłużej, albo nie wykonuje w pełni. A to oznacza, że ten pracownik nie stracił swojej kompetencji, tylko coś się zadziało z poziomem jego motywacji. I czwarty rodzaj pracownika, nasz ideał, pracownik, który potrafi i chce wykonywać zadania, czyli ten, który się angażuje, któremu nie trzeba pokazywać palcem, który wykazuje się własną inicjatywą i własnym zaangażowaniem. I analogicznie, drodzy Państwo, zastanówmy się, jakie buty założyć, kiedy przyjdzie nam zarządzać pracownikiem na poziomie 1:1, face to face. I tu jest różnica, bo finalnie za chwilę zobaczycie, że inny rodzaj buta zakładamy wtedy, kiedy rozmawiam z całym zespołem, wówczas kieruję się typologią zespołu, a kiedy rozmawiam 1:1 z pracownikiem, to ja potrzebuję się zastanowić wcześniej, jakiego rodzaju jest to pracownik. Jeżeli możemy jak gdyby wrócić już z tego slajdu, żeby się nie utrwalił to, co jest tam źle zapisane, do
do Karolina wizerunku, już bezpośrednio do obrazu całości mnie. I czyli zobaczcie, jeżeli mam pracownika, który nie potrafi i nie chce wykonywać jakichś zadań, czyli nie ma kompetencji i nie ma motywacji, to najlepiej będzie, kiedy pracuję z nim jeden na jeden, kiedy deleguję mu zadania, kiedy z nim rozmawiam, kiedy mam decydować, czy monitorować, czy nie monitorować jego pracy, jakie założyć buty, jak sądzicie, drodzy Państwo? W jakich butach najlepiej chodzić, jeżeli chodzi o tego typu pracownika? No zdecydowanie, zdecydowanie. Najbardziej odpowiednim stylem zarządzania, oczywiście, Monika, są czarne oficerki. Zdecydowanie są czarne oficerki. Bo zobaczcie, to jest pracownik, którego nie można zostawić samemu sobie. Nie można go nie monitorować. Nie można mu powiedzieć, no zrób to zadanie tak, jak chcesz go zrobić. To jest pracownik, który potrzebuje też tej naszej obecności jako szefa, naszej decyzyjności, ale coś, co potrafi robić szef w czarnych oficerkach, mianowicie delegowania zadania metodą instruktażu. Kiedy mówię o metodzie instruktażu, mam na myśli to, że czasami wręcz trzeba usiąść z tym pracownikiem, pokazać mu, jak należy wykonać daną czynność, robić to razem z nim tak długo, aż przy nas pewne zadania zrobi dobrze. I to jest idealne, jak gdyby dedykowane właśnie temu przywództwu, które opiera się na przywództwie, gdzie jest wszystko trzymane jedną mocną ręką szefa, czyli czarnych oficerka. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakby to funkcjonowało, gdybyśmy do tego szefa chodzili na przykład w szarych tenisówkach, prawda? To wtedy mielibyśmy prawdopodobnie sytuację, że ten pracownik ostałby się w tej firmie i w tym zespole przez wiele, wiele lat. Irytując, denerwując, doprowadzając do szewskiej pasji pozostałych członków zespołu, wtedy, kiedy oni pewne rzeczy musieliby robić notorycznie za niego. Tak? Jeżeli chodzi o pracownika, który nie potrafi, ale chce wykonywać pewne zadania, czyli nie ma jeszcze kompetencji, ale ma odpowiedni poziom motywacji, to tutaj czarne oficerki mogą okazać się za mocne. Po prostu na tyle za mocne ta dyscyplina, to wytykanie błędów, to jak gdyby koncentrowanie się na słabościach może spowodować, że temu, któremu się chciało, temu, który się wyrywał do tych zadań, po prostu jak tak parę razy po łapkach dostanie, to mu się po prostu przestanie chcieć i będziemy mieć gorszą sytuację. Więc rzeczywiście, Pani Anno, idealny styl przywództwa do pracownika, który nie potrafi, ale chce, to są trapery. Bo zobaczcie, szef, który chodzi w traperach, jest bardzo dobrym mentorem, jest dobrym nauczycielem, jest osobą w relacji z tym swoim pracownikiem, przy nim można się uczyć, ale co jest bardzo, bardzo ważne, co jest interesujące, zobaczcie, że pomimo tego, że szef w traperach jest dobrym mentorem i można się przy nim wielu rzeczy nauczyć, nie jest dla pracownika, który nie potrafi i nie chce. Nie jest. Dlaczego? Ponieważ za szefem chodzącym w brązowych traperach trzeba chcieć podążać, trzeba chcieć za nim iść, trzeba chcieć się od niego uczyć. Zatem to jest idealny styl zarządzania wobec osoby, która chce tyle, że jeszcze tego nie potrafi, tak? To jest też pracownik, bez którego nie możemy założyć butów bardziej liberalnych, dających mu większą swobodę, ponieważ to jest pracownik, przy którym wciąż potrzebujemy być. Pracownik, który potrafi, ale nie chce. I to jest często taki moment na szkoleniach, na seminariach, takich, które odbywają się w miejscu, czy to na uczelni, czy w firmie, gdzie jest najwięcej wątpliwości, jeżeli chodzi o pytanie, odpowiedź na pytanie, a jaki styl zarządzania wobec pracownika, który ma kompetencje, tylko nie ma motywacji. Czy macie, drodzy Państwo, jakiś pomysł, możecie zapisać na czacie swoje pomysły, jakie Wam przychodzą do głowy, jaki styl zarządzania, jakie przywództwo byłoby idealne wobec pracownika, który no, potrafi, no, ma kompetencje, ale mu się nie chce. Bardzo często, jak podają tutaj odpowiedzi, to one są no, przeróżne. Czyli właściwie
jak pytam uczestników, oni wymieniają każdy rodzaj buta, dosłownie każdy rodzaj buta. I bo rzeczywiście jest to trudne, to jest zagwozdka, jeśli chodzi o pytanie, jakie buty tutaj należałoby założyć, więc może zróbmy coś, zróbmy taki manewr, dobrze? Że zanim sobie odpowiemy na pytanie, jakie buty założyć wobec pracownika, który potrafi, ale nie chce, zastanówmy się, jakie buty należałoby założyć wobec pracownika, który potrafi i chce. Wobec naszego ideału, takiego idealnego pracownika, który potrafi i chce wykonywać określone zadania. Czy tutaj macie jakieś swoje pomysły na to, jakie buty założyć, jeśli mój pracownik jest idealny? I ma kompetencje, i ma chęci do działania. Tutaj odpowiedź brzmi podobnie jak w przypadku Timu. A noś sobie, jakie chcesz, jakie lubisz, jakie są dla ciebie wygodne, jakich ci jest do twarzy, które pasują ci do dzisiejszego looku, ale jednych butów nie wolno ci założyć. Nigdy przenigdy nie możesz założyć bez tego pracownika czarnych oficerek. Bo jeśli założysz te czarne oficerki, możesz sobie to wyobrazić, że jesteś pracownikiem, który potrafi i chce przywołać cię do siebie, ma dla ciebie zadanie do wykonania i zanim to zadanie pójdziesz i będziesz robić, będziesz potrzebowała wysłuchać szczegółowego instruktażu, co masz zrobić, kiedy, jak, co powiedzieć tej osobie, do kogo zadzwonić, na czym się skoncentrować, o czym pamiętać, a potem jeszcze będzie stać nad tobą i zerkać ci na ręce i na to, co robisz na biurku. Jak się poczujesz, będąc pracownikiem o odpowiednim poziomie kompetencji i motywacji? No właśnie, jak stażysta, jak osoba, która się nie zna na swojej pracy, jako ktoś, wobec którego szef nie ma zagrożenia zaufania. Zatem będzie to między innymi powód, jeden z powodów, dla którego pracownikowi, który potrafił i chciał, przestało się chcieć. Rozumiecie? Ci pracownicy, którzy potrafią, ale przestało im się chcieć, oni nie wzięli się znikąd. To najczęściej są pracownicy, którzy kiedyś potrafili i chcieli, ale coś się wydarzyło, coś się zadziało i nagle przestali chcieć. I jednym z powodów, dla których przestało im się chcieć, może być to, drodzy Państwo, że mieli szefa, który chodził w czarnych oficerkach, który jak gdyby stopował ich kreatywność, tą chęć wykazywania się i chcieć się przestało. Zatem wróćmy teraz do pracownika, który potrafi, ale nie chce. Skoro czarne oficerki mogły go przyprowadzić w to miejsce, nie możemy wobec tego pracownika założyć czarnych oficerek. Bo będziemy cały czas pogarszać sytuację. Ale z drugiej strony nie możemy też założyć jakichś bardzo liberalnych butów, czyli zostawić tego pracownika samemu sobie, ponieważ ta sytuacja z obniżonym poziomem motywacji będzie się u niego cały czas pogłębiać. I to jest taki ważny moment, słuchajcie, i to jest pewnie temat na kolejne seminarium, które miałoby się odbyć. Dlaczego pracownikom przestaje się chcieć? Dlaczego poziom motywacji spada? A tutaj odpowiedzi może być bardzo wiele. Ponieważ może się przestać chcieć dlatego na przykład, że ktoś się wykazywał, robił, a nikt mu nigdy na dziękuję za to nie powiedział. A może się przestać chcieć, ponieważ ma problemy osobiste, rodzinne. Albo może się przestać chcieć, ponieważ robił, wykazywał się. I teraz, jak jest do przydzielenia jakieś trudne zadanie, no to kierownik wchodzi do pokoju, ma ścieżkę wydeptaną i ciągle do mnie. I nagle się orientuje, że w zespole robię najwięcej, a zarabiam tyle samo i się przestaje chcieć. Tak? Czyli zobaczcie, powodów może być bardzo wiele, albo przestaje się chcieć, bo atmosfera pracy jest fatalna. Zatem, aby dobrze zadziałać, aby być skutecznym szefem wobec tego rodzaju pracownika, to ja muszę trochę być jak dobry lekarz-diagnosta. Taki, który zanim zadziała, który zanim zareaguje, będzie potrafił, słuchajcie, zrozumieć, poznać przyczynę, dokopać się do tej przyczyny,
dlaczego pracownikowi przestaje się chcieć. A jeśli ja mam to odkryć, to potrzebuję jako szef stworzyć klimat, stworzyć atmosferę, stworzyć takie okoliczności, aby ten pracownik chciał mi o tym powiedzieć. Aby on chciał mi to wyjawić, dlaczego jemu przestało się chcieć, aby Halina chciała powiedzieć, dlaczego pół roku temu robiła zestawienia w Excelu. Identyczne i były bezbłędne. A teraz co zestawienie to błąd? I żeby Halina chciała to powiedzieć, żeby Halina chciała się otworzyć, to my potrzebujemy wejść tutaj z takim stylem przywództwa, który będzie stylem opartym na bliskiej relacji. I tutaj trapery niestety też nie spełnią swojego, jak gdyby swojej roli, ponieważ przy traperach jestem tak zarobiona jako menadżer, że ja nawet nie widzę, że Halinie coś jest. A potrzebuję to zobaczyć. I teraz ważne pytanie, no właśnie. Jeśli ma być to oparte na relacji, ma być na bliskości, ma być na otwartości i szczerości, to będą te nasze różowe kapcie, szef, tata, szefowa, mama. Bo zobaczcie, dopiero w tej relacji, kiedy ja się nad tym pracownikiem na chwilę zatrzymam, kiedy się pochylę, kiedy się w ogóle zainteresuję, że coś się z nim dzieje, a nie od razu go skreślę jako tego, któremu się, wiecie, przestało chcieć, więc jest mi już niepotrzebny. Albo się leniwy zrobił czasami, że powiem, a on leniwy się zrobił. Za dużo go chwaliłem, przestało mu się chcieć. To potrzebuję, słuchajcie, potrzebuję po prostu założyć wtedy te różowe kapcie, różowe bamboszki domowe, aby zbudować z tym pracownikiem bliską relację. Tak, rzeczywiście potwierdzam, jest to szkolenie dedykowane do każdego menedżera, każdego szefa, aby wiedział o tym. Ponieważ podsumowując, drodzy Państwo, zobaczcie, że nie da się, po pierwsze, nie da się wyodrębnić jednego stylu przywództwa i powiedzieć tak jednoznacznie, to jest najlepsze, to jest zawsze skuteczne, to zawsze działa. Ponieważ to, czy zadziała, to odpowiem moją ulubioną odpowiedzią, to zależy. A to zależy od tego, z kim ja pracuję. Czy jestem taką szczęściarą właśnie jak Ilona, która pisze, że ma wszystkich pracowników, którzy potrafią i chcą, ale jeśli nie, to zobaczcie, będę potrzebować dopasować swój styl przywództwa do zespołu, z którym pracuję, na poziomie, wiecie, zespołu, a na poziomie face to face do typu pracownika. Zatem, jak gdyby wyciągając jeszcze daleko idący wniosek z tego naszego dzisiejszego seminarium, zobaczcie, że my możemy mieć pewne osobiste preferencje. Możecie mi napisać za chwilę, powiedzieć, a ja lubię te czerwone lakierki, a ja lubię w brązowych traperach, a mi jest najwygodniej w szarych tenisówkach, gdybym miała o sobie mówić jako moim najbardziej ulubionym stylu zarządzania, to ja bym powiedziała, że mi jest najwygodniej w szarych tenisówkach. Ale komuś może być najwygodniej w czarnych oficerkach. Tyle, że to nie o twoją wygodę tu dzisiaj chodzi. Okay? To nie o twoją kierowniku, dyrektorze, menadżerze, menadżerko wygodę chodzi, tylko dzisiaj chodzi o to, abyś ty potrafiła być skuteczna jako szefowa swojego zespołu. A jeśli my chcemy być skuteczni, to my potrzebujemy, słuchajcie, nie patrzeć na swoje preferencje, ale na to, jaka jest potrzeba wynikająca z tego, kim ja zarządzam. I w związku z tym dobrze przygotowany szef, dobrze przygotowany menadżer to jest taki, który w swojej szafce, w swoim biurku albo w szafie w regale za sobą ma 6 pudełek z butami. I w zależności od tego, czy idzie rozmawiać z całym zespołem, wybiera te, czy idzie rozmawiać z tym zespołem, to te, a z tym zespołem, to te, jeżeli to jest szef szefu wszystkich szefów. Albo jeśli przychodzi do niego genia, to zakłada te, a jak przychodzi geniu, to zakłada inne buty. Dobrze przygotowany szef potrafi być, to jest jedna z kluczowych kompetencji dobrego szefa, potrafi być w tym względzie elastyczny. Tak? Taki dopasowujący się, taki, wiecie, potrafiący reagować. I jeszcze raz to powiem, różnicować
styl zarządzania wobec pracownika możesz tylko wtedy, kiedy rozmawiasz z nim face to face. Nie możesz robić czegoś takiego, że spotykasz się z całym zespołem i do Henia w tych butach się zwracasz, do Geni w tych butach. Zespół to zespół, to wtedy bierzemy pod uwagę typologię całości zespołu, tak? Ale kiedy rozmawiam face to face, jeden na jeden, to ja już tutaj mogę te buty poróżnicować. Dlaczego nie odwrotnie? Ponieważ mogę wywołać dość dużą konsternację i takie też zdziwienie, a może nawet i pretensje, jeśli rozmawiając z całym zespołem będę ludzi różnie traktować. Okay? Czyli dlatego mówię o tych dwóch typologiach, dlatego dzisiaj powiedziałam i o typologii zespołu do pracy z całym zespołem i o typologii pracownika do pracy indywidualnej. I podsumowując, tak do autorefleksji, przemyśl, zastanów się dzisiaj, jak to funkcjonuje u Ciebie na co dzień, jeśli jesteś menadżerem, kierownikiem, jaki ma zespół, czy buty, które nosiłaś, które zakładałeś, były te najodpowiedniejsze pod względem skuteczności Twojego zarządzania drugim człowiekiem. Przemyśl, zastanów się, może coś trzeba zmodyfikować, może trzeba coś zmienić, jeżeli chodzi o buty, które nosisz, po to, aby uskutecznić ten proces zarządzania drugim człowiekiem. No masz też uzasadniony powód i możesz zwalić na mnie, jeśli to jest dla Ciebie ważne i potrzebujesz tego, aby mieć wytłumaczenie. Jeśli Ci któryś butów brakuje w tym Twojej szafie, no to jest to dzisiaj dobry pomysł. Tak, dokładnie. Pani Magdo, to jest idealny pomysł, aby dzisiaj pójść na zakupy do którejś z galerii handlowych, które no, są już czynne, są już otwarte i po prostu sobie te buty kupić, bo pracują z ludźmi, a ludzie są różnorodni. Okay? Ludzie są naprawdę różnorodni i to super, że są różnorodni, to jest ekstra, że są różnorodni i to jest najlepsze w zarządzaniu, że oni są różnorodni, ale jeśli jakichś butów Ci brakuje, to potrzebujesz je sobie dzisiaj kupić. I pamiętaj, że jeśli będziesz je zakładać i nawet powiesz, kurczę, nie lubię, one są niewygodne, one są takie niepasujące do mnie, to pamiętaj, że tutaj nie chodzi o ciebie. Tak, że tutaj nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o tego pracownika, z którym pracujesz. Bo w zarządzaniu nie chodzi o nas tak naprawdę, tylko chodzi o ludzi, którymi my zarządzamy. Dlatego ja bardzo lubię też, i to już robię zupełnie na zakończenie, bo no, przedłużyliśmy dzisiaj to seminarium, mam nadzieję, że wytrwaliście tu ze mną do końca, z nami. Podsumowując, pokazując, że to nie o nas tutaj chodzi, chcę jak gdyby wyjaśnić Wam, skąd wzięła się w ogóle nazwa słowo menadżer, dlaczego mówi się, tytułuje się osobę zarządzającą, też mówi się menadżer. Otóż menadżer pochodzi wcale nie z języka angielskiego, tylko z języka francuskiego, gdzie to słowo w języku francuskim oznacza dosłownie, cytuję, menadżer, opiekun konia przygotowywanego do mistrzostwa. Jeszcze raz to powiem, że menadżer to jest opiekun konia przygotowywanego do mistrzostwa. Czyli zobaczcie, to trochę jak gdyby przeformułowuje i daje taki nowy wgląd w to, tak, dokładnie. Czym jest menadżer? Do czego sprowadza się ta rola? Otóż dobry menadżer jest jak opiekun konia, który kiedyś ma być mistrzem, a więc finalnie my jako kierownicy, my jako menadżerowie potrzebujemy tak zadbać o tego pracownika, tak się nim zaopiekować, tak się nim zająć, tak z nim popracować, aby to on kiedyś był mistrzem, nawet mistrzem większym niż my sami. Po tym podobno można rozpoznać dobrego nauczyciela muzyki, który potrafi swojemu uczniowi, którego prowadził przez wiele lat, w pewnym momencie powiedzieć, szukaj sobie nowego nauczyciela, bo ja już ci nic więcej nie mogę dać, bo jako uczeń przerosłeś swojego nauczyciela, przerosłeś mistrza. Zatem dlatego dzisiaj o tej typologii mówiliśmy, wyodrębniając te poszczególne style zarządzania, abyśmy potrafili uskutecznić ten proces i rzeczywiście przygotowywać mistrzów działania, mistrzów pracy. Także tak, 6 par butów potrzebujecie, mówię to głośno, zwłaszcza dla tych kobiet, które potrzebują swoim mężczyznom wytłumaczyć, dlaczego znowu kupiłaś buty. Oczywiście mówię humorystycznie, ale
przemyślcie, zastanówcie się, przewartościujcie to sobie jeszcze. Aby uskutecznić proces zarządzania, potrzebujemy się dostosować, potrzebujemy być elastyczni po to, aby to zarządzanie rzeczywiście mogło być skuteczne i mogło funkcjonować lepiej. Tego typu informacje, tego typu zagadnienia, to, o którym dzisiaj mówimy, jest też elementem, jest częścią właśnie naszych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jeśli to jest Twój obszar, Twoich zainteresowań, nie byłabym sobą, gdybym na koniec Cię do tego jako całości nie zachęciła i nie zainspirowała, abyś przemyślał, abyś się zastanowiła nad tym, czy nie wzmocnić swoich kompetencji w tym obszarze, właśnie takich też pod kątem skutecznego zarządzania skoncentrowanego na efekt, na rezultat. Także drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za Waszą tu dzisiaj obecność, za wytrwałość, za dzielenie się też tutaj, za bycie ze mną w interakcji, przynajmniej tej na czacie. Życzę Wam oczywiście, żebyście mieli same teamy do zarządzania i wszyscy Wasi pracownicy, żeby potrafili, chcieli, żeby poziom motywacji nigdy się nie kończył, ale jeśli nie, to pamiętajcie, że na to też jest sposób i ten sposób polega właśnie na tym, że my możemy się dostosować, że my możemy korzystać z zasobów, które wiedzy na temat zarządzania, które istnieją, aby też sobie lepiej z tym radzić, z tą trudnym obszarem naszej pracy jako menadżerów, najtrudniejszym, prawda? Bo zobaczcie, że ta praca z drugim człowiekiem rzeczywiście jest najtrudniejsza. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli byście chcieli wziąć udział w innym seminarium, kolejne seminarium, które zaplanowaliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki, to jest 26 czerwiec, seminarium z obszaru rozwoju osobistego, mianowicie rzecz, mowa będzie o sztuce stawiania płotów, czyli sztuce stawiania granic w relacjach, więc bądźcie z nami na bieżąco, reagujcie, zapisujcie się. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim Wam życzę bardzo dobrego dzisiaj dnia i pozdrawiam. Karolina. Dziękujemy Pani Bożeno za wspaniały webinar. Wszyscy Państwo, którzy macie ochotę jeszcze porozmawiać o butach, a może wziąć udział w jakimś innym szkoleniu z Panią Bożeną, zapraszamy na naszą stronę. Oczywiście zapraszamy na kolejne webinary. Wszelkie informacje będą pojawiały się na naszej stronie. Pani Bożeno, uwielbiam rozmawiać o butach. Dziękujemy bardzo. Dzięki, dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję.